śluza o wymiarach 115 metrów długości na 12 metrów szerokości. Jednostki o wyporności do 1600 ton mogą się śluzować. Jest to faktycznie największa śluza na rzece Wiśle. Z uwagi na fakt, że rzeka została spiętrzona w początkowym etapie projektowania i budowy o 11,3 metra, o 11,5 metra. Obecnie to jest prawie 14, 14,5 metra. W tym przypadku akurat płyną te pięć jednostek płynie z górnej Wisły, więc wpłynęły do śluzy, zamyka się tak zwany segment, następnie otwiera się kanały obiegowe na głowie dolnej śluzy, woda wypływa ze śluzy na stanowisko dolne, jednostka obniża się. Obniża się tak długo, aż zrówna się z poziomem wody stanowiska dolnego stopnia i wówczas otwierają się wrota wsporne, jednostka może wypłynąć. Teraz mamy okres letni, więc tych rejsów jest dosyć dużo, rejsów, które chcą promować Wisłę, ale praktycznie mogę powiedzieć, że rzeka stanęła. Stanowisko dolne się tak bardzo obniżyło, 2,5-3 metry, że w tej chwili przy tych niżówkach praktycznie nie ma możliwości, żeby większa jednostka o zanurzeniu około 1 metra mogła przepłynąć rzeką Wisłą. I niestety śluza, która może jeszcze tylko kilka lat popracować, jeżeli nie nastąpią jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o stanowisko dolne, zabudowę stanowiska dolnego. Żadna jednostka już niedługo nie dopłynie do śluzy we Włocławku, o ile nie nastąpią działania, które podniosą to stanowisko dolne poprzez budowę na przykład stopnia w Nieszawie lub progu spiętrzającego poniżej obecnego stopnia.